Nauczyciele i rodzice dzieci z przedszkola numer 1 w Dębice przygotowali piękny spektakl dla swoich pociech, zatytułowany Mikołajkowa pomyłka. W Domu Kultury Śnieżka dzieci zajęły miejsca na widowni, a aktorami byli ich rodzice i nauczyciele. Dzięki aktorskim występom, wspaniałym kostiumom i z rozmachem zrealizowanej scenografii dzieci mogły poczuć się jak w prawdziwej bajce. Anna Szczepanik, dyrektor przedszkola numer 1, podkreśla, jak ważne jest to, żeby dzieci kształtowały swoją wrażliwość artystyczną poprzez odbiór specjalnie dla nich przygotowanych spektakli. To jest bardzo ważne, zarówno możliwość samemu tworzenia pewnych artystycznych dzieł, które dzieci są doskonałe w tym względzie, ale także bardzo jest ważne i występ ich na scenie, ale także i odbiór jako widownia sztuki, czyli odbiór sztuki na scenie. Myślę, że dzieci są z naszego przedszkola wykształcone w tym temacie, aczkolwiek chcę powiedzieć, że pandemia i ostatni czas na pewno spowolnił ten proces, ponieważ byliśmy od czasu do czasu zamykani, nie mogliśmy tak funkcjonować jak wcześniej. Na scenie wspaniale grali wszyscy aktorzy wcielający się w bajkowe postaci. Jestem jedną z organizatorek tego przedstawienia z drugą panią nauczycielką, panią Aleksandrą Pieprza-Kraś. Chcieliśmy coś zrobić dla dzieci, coś takiego, co zostanie w ich pamięci, da im trochę radości i zdecydowaliśmy się, że weźmiemy do współpracy rodziców i stworzymy coś pięknego. Jak próby przebiegały? Było ich bardzo mało, może ze 4, więc były intensywne, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W rolę Mikołaja wcielił się Mateusz Kmieć, tata Zosi. Zawsze to dzieci przedstawiały coś dla nas, dla rodziców. Tym razem my postanowiliśmy dla dzieci przedstawić, żeby miały frajdę. A po drugie, żona mnie troszkę wkopała w to, także, a ja się zgodziłem. Wszystkim zaproszonym gościom przedstawienie bardzo się podobało. Dzieci z dużym zaciekawieniem śledziły przygody głównego bohatera Mikołaja.